Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. Agnieszka Moskaluk, kłaniam się. Zapraszam na kolejny magazyn Strefa Gospodarki. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Kajl, dyrektor marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. To ostatnie nasze spotkanie w tym roku. Ostatnia okazja do tego, żeby porozmawiać o Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Miesiąc temu rozmawialiśmy trochę o historii. Opowiadał pan o tym, skąd strefa się wzięła, jak się rozwijała, a dzisiaj chciałabym, żebyśmy podsumowali ten mijający, bardzo dziwny, bardzo trudny 2020 rok. Jaki on był? Możemy już tak powiedzieć, był dla strefy. Dziwny, trudny. Wymagający. Wymagający. Trzeba było inaczej pomyśleć o prowadzeniu tego biznesu, o rozmawianiu jeszcze, z inwestorami. Panie redaktor, bardzo dobry, świetny. Naprawdę. Rekordowy, udany. I powiem w ten sposób. Byliśmy... Pomimo tej całej dziwnej sytuacji, trudnej sytuacji tego okresu pandemii, tej walki przede wszystkim przedsiębiorców z tym, co się w tym obecnym gospodarczym świecie dzieje, dla nas ten rok był dobry. Ten rok był dobry, ponieważ działamy na tym samym poziomie, co w latach poprzednich, a jesteśmy jedną z lepszych specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Jesteśmy zawsze plasowani w pierwszej trójce, czwórce, piątce, czasami jesteśmy liderami. A ten poziom, jak się liczy, jakie są składowe tego sukcesu? Różnie to bywa, bo to wszystko zależy od tego, co w danym momencie jest potrzebne. Tak jak rozmawialiśmy o historii, która kształtowała ten nasz gospodarczy byt przez tych minionych 22 lata. Tak, różne czynniki były oznaką sukcesu. Raz były to miejsca pracy, raz, czyli nowo utworzone miejsca pracy, czy zadeklarowane nowe miejsca pracy przez naszych przedsiębiorców. Raz były to nakłady inwestycyjne, innym razem po prostu ilość firm. Ale w zależności zawsze, od sytuacji gospodarczej, ogólnopolskiej, globalnej, ja bym powiedział, w zależności od potrzeb regionu. Na, siebie, na samym początku naszej działalności najważniejsze dla nas były nowo tworzone miejsca pracy i liczba pozyskanych inwestorów, bo zawsze liczba pozyskanych inwestorów przekładała się na tych pracowników, którzy są niezbędni do wykonywania czy do realizowania ich pomysłów gospodarczych. A w tym roku właśnie jak było? Która składowa była ta najważniejsza? Pan powiedział wszystkie mniej więcej porówno, bo jesteśmy już w okresie, kiedy trudno jest pozyskać nowych pracowników, więc zależy nam na firmach przede wszystkim, które będą chciały dużo zainwestować, będą prowadziły działalność wysokotechnologiczną, będą chciały i wymyślać, i stosować, i wprowadzać no i najnowsze rozwiązania technologiczne. I takie firmy udało nam się pozyskać. To skutkuje oczywiście już nie tysiącami miejsc pracy, a setkami, więc inwestorzy, których pozyskaliśmy w tym roku, bądź którzy zadeklarowali nowe inwestycje w naszej strefie, chcą utworzyć 700 nowych miejsc pracy. Można powiedzieć, jak na obszar działania, w którym funkcjonujemy, bo to jest prawie 1/4 Polski, że to jest niewiele, ale te firmy zrobiły coś innego. Coś, co z mojej perspektywy i z perspektywy czasu, w którym się teraz znajdujemy, jest to wiele ważniejsze, bo dzięki ich inwestycjom, a znaczna część to są reinwestycje, czyli zainwestowanie tego, co wypracowali przez minione lata w budowę nowych fabryk, nowych powiedzmy wydziałów czy oddziałów fabryk, prawda, nowych hal produkcyjnych, zadeklarowali utrzymanie ponad 3,5 tysiąca miejsc pracy. Czyli jeżeli popatrzymy teraz na to, co się dzieje ogólnie w Europie, w gospodarce, na to, że niestety część pracowników jest zwalniana ze względu na tą pandemię, z którą nie każdy jest w stanie sobie poradzić, to ta deklaracja utrzymania tych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat w wielu przypadkach jest bardzo dobra, bo tych 3,5 tysiąca pracowników przez najbliższych parę lat
na pewno nie straci pracy. Oczywiście mówię tutaj to pod tym jednym warunkiem, że ten rynek to w jakiś sposób wytrzyma. Te firmy, które inwestują, mają pomysł na życie, mają pomysł na swoje funkcjonowanie. Wiedzie się im dobrze, w związku z tym podjęli to ryzyko realizacji kolejnych inwestycji, a dzięki temu tych 3,5 tysiąca pracowników będzie miało w dalszym ciągu pracę, a powstanie dodatkowo 700 nowych miejsc pracy. Ponad 4 tysiące osób zatrudnionych to jest jedna strona medalu, druga strona medalu, albo jeden z dodatkowych komponentów to jest to, że to są ludzie, którzy mają rodziny, które też mają poczucie bezpieczeństwa i jest cały rynek dookoła, który też może być zasobami tych osób zarabiających, mających pewną sytuację finansową, domową, wspomagany w postaci zakupów, nie tylko tych takich codziennych, najprostszych, ale także takich dużo bardziej skomplikowanych, prawda? Ale to z naszej perspektywy zawsze jest najważniejsze, bo my sobie cenimy każdego nowego inwestora, który wchodzi do naszego kraju, do naszego obszaru działania, bądź który się rozwija w przypadku polskiego kapitału. Ale z naszej perspektywy ważne jest to, co ci inwestorzy właśnie dają dla lokalnego rynku, prawda? I to tak, już poza strefą, prawda? Jak pani redaktor słusznie zauważyła, tych 4,5 trzymanych plus 700 zadeklarowanych, to jest 4200 rodzin, które w tym trudnym okresie będą miały poczucie stabilizacji, mniejszej lub większej, bo są przecież krytycy tego, co robimy, nie do końca może doceniający wagę naszej działalności, ale tych 4200 rodzin będzie przez najbliższych kilka lat miało z czego żyć. Ale oczywiście to się przekłada w dalszym ciągu na kolejne działania, bo tych 4200 pracowników siłą rzeczy będzie płaciło podatki. Z jednej strony będą wydawali to, co zarobią, czyli jest szansa dla tego sektora usługowego, prawda, czy handlu, czy powiedzmy, nie wiem, takiej działalności jak, nie wiem, fryzjerzy, kosmetyczki, prawda, zakłady naprawcze, handlarze samochodów. No, będą kupowali, będą uruchamiali tą gospodarkę, ale z tych podatków, które są płacone od pracowników, przecież żyją samorządy przede wszystkim. Ponad 35% z podatku PIT płaconego do państwa wraca z powrotem do samorządu i z tych pieniędzy korzystają praktycznie całe społeczności, na terenie których ci przedsiębiorcy funkcjonują. I tak się dzieje w naszym wypadku. Drogi, chodniki i różne inne wszystko. Historie, które później możemy oceniać pozytywnie lub nie, ale one są i to też jest właśnie dzięki temu, że 4200 osób będzie miało zapewnione miejsce pracy. Teraz krótka przerwa. Dyrektor Andrzej Kajl z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest moim i państwa gościem. Strefa Gospodarki. Zaraz wracamy do rozmowy. Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl